Jeszcze stanie mieszkanie po głos w wyborach. Wraca temat dostępności mieszkania. Partie polityczne obiecują kolejne programy wsparcia. W poniedziałek Adrian Zandberg w Chorzowie tłumaczył, dlaczego Lewica będzie chciała przeznaczyć 1% PKB na budowanie mieszkań przez samorządy. Chcemy zwiększyć podaż mieszkań. Chcemy dać samorządom realne finansowe narzędzia do tego, żeby budowały osiedla dostępne dla zwykłych ludzi. Z regulowanym czynszem. Takie, w których jest bezpieczny, stabilny dach nad głową dla przeciętnego Kowalskiego, dla przeciętnej Kowalskiej. Takie, w której ludzie nie muszą bać się tego, że na koniec miesiąca ktoś im powie, że mają się ze swojego mieszkania wyprowadzić, ale zarazem takie, które zostają we własności publicznej. Tak jak to działa w Wiedniu, tak jak to działa w wielu innych miastach na świecie. Choć nie razem, a raczej osobno Lewica i PO wystartują w wyborach, to sprawę dostępności mieszkań te partie podnoszą jednakowo mocno. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział kilka dni temu, że jeśli PO wygra wybory, wprowadzi nieoprocentowane kredyty hipoteczne i będzie dopłacać do najmu mieszkań. Jeśli wygramy i wprowadzimy program kredyt 0%, to nie będzie się płaciło te 4200 za to wymarzone mieszkanie 65-metrowe, tylko mniej więcej 1700 zł miesięcznie i będzie to spłata kapitału, a więc nie tych niekończących się odsetek, tylko będzie malał po prostu realnie dług wobec banku. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość proponuje kredyt hipoteczny z bardzo niskim oprocentowaniem, bo zaledwie 2%. Młodzi ludzie mają ulgi, będą mieli jeszcze większe. Natomiast ten program, który proponuje Platforma Obywatelska, by nie płacić w ogóle odsetek od kredytów, no to jest finansowanie de facto banków, bo ktoś tym bankom te pieniądze będzie musiał zapłacić po to, żeby banki mogły funkcjonować. Tutaj musimy być bardzo, bardzo ostrożni, aby nie rozregulować rynku, aby nie postępować wbrew prawom ekonomii. Ale oprócz programu w wyborach liczyć się też będzie strategia. Kto i z jakiego miejsca wystartuje w wyborach parlamentarnych w województwie śląskim, jeszcze nie wiemy. Trwa już dyskusja, kto będzie jedynką na poszczególnych listach w regionie. Między innymi, czy podobnie jak w poprzednich wyborach, z Katowic wystartuje Mateusz Morawiecki. To z tej perspektywy ubiegłych wyborów, kiedy to rzeczywiście był rodzaj niespodzianki, ale zarazem klasyczna metoda na spadochroniarza, teraz to już jest mniejszą sensacją, niespodzianką. No, ciągle mamy tą regułę i prawo, powiedzielibyśmy wyborcze, to znaczy kto wygrywa na Śląsku, wygrywa w całej Polsce. Tutaj jakby jest po Mazowieckim najwięcej głosów do wzięcia. Ale partia, która głosy weźmie, musi pamiętać, że najpierw przekonać trzeba wyborców, dlatego karuzela wyborczych obietnic się rozkręca. Thank you.